Jest tak jak, szanowni państwo, tak jak wspomniałem, jesteśmy po warsztatach, ale jestem ciekaw państwa perspektywy, państwa ocen tego, co się dzieje. Próbowałem podzielić sobie naszą dzisiejszą rozmowę na kilka etapów, można powiedzieć, rozdziałów i chciałbym zacząć od kwestii, na której skończyliśmy warsztaty, na kwestii mobilności. Nasi goście mówili o tym, że całkowicie zmienił się sposób, w jaki poruszają się po mieście. Ba, znakomita ich część w ogóle po mieście się nie porusza. Zwracano uwagę na rolę rowerów, samochodów. Jestem ciekaw państwa opinii. Po pierwsze, jak w waszych miastach, na przykład w Białymstoku, wygląda dziś mobilność i które z tych elementów zostaną z nami już na zawsze. Może zacznijmy od pani doktor Sztop-Rutkowskiej. Dzień dobry. Bardzo dziękuję też za zaproszenie, bo w Katowicach dawno nie byłam, to przynajmniej tak wirtualnie. Jeżeli chodzi o mobilność, oczywiście Białystok jest, przypuszczam, miastem takim jak wszystkie inne miasta tej wielkości w Polsce. To znaczy mamy bardzo duże spadki, jeżeli chodzi o mobilność w transporcie zbiorowym, co wynika oczywiście przede wszystkim z przepisów, które są w całej Polsce. Natomiast chyba dwa dni temu dosłownie byłam jedną z sygnatariuszy jako przedstawicielka ruchu społecznego Inicjatywa dla Białegostoku takiego apelu do prezydentów miast w Polsce, którą wystosowała Piesza Polska. Właśnie a propos mobilności i a propos tego, żeby ten czas, który mamy, ten czas pandemii, kiedy zdecydowanie ruch samochodowy jest mniejszy, też ten indywidualny, żeby wykorzystać do tego, żeby nasze miasta, przynajmniej częściowo na próbę, na ten czas właśnie pandemii, przystosować bardziej do ruchu rowerowego i do ruchu pieszego. Apelowaliśmy też do prezydenta Białegostoku, żeby część przynajmniej ulic, które można byłoby tak dostosować, na przykład jeden z pasów zająć dla ruchu rowerowego, albo przesunąć na przykład parkingi z chodników na właśnie jeden pas jezdni, tak żeby piesi mogli wymijać się też zgodnie z obecnymi przepisami. I wydaje mi się, że to jest wielka szansa dla miast. Mam nadzieję, że jesteśmy do tego na tyle gotowi. Tutaj mówię też o ludziach, którzy sprawują władzę w miastach. Wiem, że w Krakowie chyba jako to jest pierwsze miasto, które tego typu działania zaczęło podejmować, że jesteśmy gotowi na to, żeby trochę zmienić właśnie sposób funkcjonowania w mieście. Z drugiej strony oczywiście jest we mnie obawa ogromna, to znaczy ja osobiście bardzo długo i od dłuższego czasu w Białymstoku też mówimy o tym, że ten ruch samochodowy nie jest ruchem jakby najlepszym ze względu na nasze chociażby zdrowie, na zanieczyszczenie powietrza, więc apelujemy też o to, żeby ten ruch dla pieszych, to miasto było otwarte dla pieszych i dla rowerzystów w jeszcze większym stopniu niż jest w tej chwili. Ale oczywiście obawiam się, że ta samochodoza będzie jeszcze większa, to znaczy, że Polacy będą bali się wysiąść z samochodów i będą uznawali, że właśnie w czasie pandemii przede wszystkim samochód daje im takie poczucie bezpieczeństwa. Natomiast Pani widzę doktor... jednak, że jest szansa, jest szansa na zmianę i na to, żeby przynajmniej na próbę zobaczyć, jak może miasto działać inaczej. No właśnie, pani doktor, dopytam od razu, korzystając z okazji, bo mamy przykłady, liczne przykłady z miast i z Europy, i spoza Europy. Auckland w Nowej Zelandii, Nowy Jork w tych dniach ogłosił, że kolejne ulice będą przeznaczane dla właśnie pieszych i rowerzystów. Kraków, Poznań, ale też Warszawa, nie wiem jak Białystok. Jak pani sądzi, jak zareagują? Bo tu mamy na razie kilka, parę dosłownie do policzenia na palcach jednej ręki przykładów z Polski. Jak pani sądzi, jak zareagują na te prośby właśnie organizacji pozarządowych pieszych, a każdy z nas jest przecież przede wszystkim pieszym. Jak pani sądzi, jakie będą reakcje samorządowców? Bo pytam, ponieważ historia i moje doświadczenie uczy, że drogę wybudować jest najłatwiej. Drogę dla samochodów, nie dla rowerów. No tak, mam wrażenie też, że pierwsze na przykład co usłyszeliśmy od rządu, to jest takie zapewnienie, że jednak drogi będą budowane nadal i żebyśmy się tutaj nie martwili.
Natomiast oczywiście z punktu widzenia miast jest to sytuacja bardzo trudna. No nie jestem jakąś wielką optymistką, chociaż tą nadzieję bardzo chcę mieć. To znaczy, no do tej pory niestety samochody w Polsce były budowane pod samochody, miasta były budowane pod samochody. No w Białymstoku ta infrastruktura drogowa zbudowała się w naprawdę no, w bardzo dużej skali, dzięki też pieniądzom z Unii Europejskiej. Więc myślę, że ten opór taki mentalny będzie bardzo duży, bo usłyszałam ostatnio takie sformułowanie, że COVID przyszedł do nas za 10 lat za wcześnie, to znaczy my jesteśmy jeszcze nie gotowi właśnie, żeby wysiąść z tych naszych samochodów. Natomiast wydaje mi się, że im więcej dużych miast, takich jak tutaj Pan wymienił, tak, Kraków, o Poznaniu jeszcze nie słyszałam, ale o Warszawie też, jeżeli oni zaczną takie zmiany, to myślę, że te pozostałe miasta, które są na przykład zrzeszone w Związku Miast Polskich czy w Unii Metropolii Polskich, pójdą za tym. I przynajmniej częściowo w jakimś zakresie rzeczywiście ten ruch zmienią. No i też dzięki temu mieszkańcy mam nadzieję, że mogą poczuć się inaczej trochę w tym mieście, dlatego że miasto z punktu widzenia pieszego i miasto z punktu widzenia rowerzysty to jest naprawdę inne miasto niż zza kierownicy samochodu. I mówię tutaj jako osoba, która korzysta z tych trzech form, czy jeszcze transport zbiorowy do tego, ale oczywiście transport zbiorowy póki wróci w takiej normalnej formie, to myślę, że będziemy trochę dłużej czekać. Także mam nadzieję, że ten opór mentalny, czyli takie wyobrażenie, że to miasto może jednak inaczej wyglądać, że będzie się zmniejszał, dlatego że pandemia z nami zostanie no nie tylko na 2-3 tygodnie, tylko przypuszczam, że te zmiany w ruchu będą jednak trwały przynajmniej przez kilka miesięcy. Bardzo dziękuję pani doktor. Jeden z naszych warsztatowiczów kilkanaście minut temu powiedział tak, potrzeby transportowe, moje potrzeby transportowe, okazały się mniejsze niż myślałem. Okazuje się, że samochód nie jest mi aż tak bardzo potrzebny, ponieważ wszędzie mogę pójść pieszo, rowerem, bo mniej się poruszam. Więc tutaj też użytkownicy miasta widzą jakąś przemianę, ale tą przemianę widzą też na przykład organizatorzy transportu, na których spadły z jednej strony wytyczne, z drugiej strony trochę inne koszty organizowania transportu. I chciałem zapytać teraz pana przewodniczącego Karolczaka o te kwestie mobilnościowe, bo z jednej strony korzysta pan z miasta tak jak każdy z nas, a z drugiej to Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest przecież de facto organizatorem transportu w metropolii. No i widzimy, że autobusy jeżdżą puste, samochody jeżdżą szybciej, to zdecydowanie widać po liczbie mandatów i odebranych praw jazdy. I tak naprawdę jestem ciekaw właśnie perspektywy kogoś, kto odpowiada za transport publiczny w miastach, jak go dotyka ta zmiana mobilnościowa, kiedy po prostu siedzimy w domach. No właśnie to jest bardzo trudne doświadczenie również dla organizatorów transportu. Mamy pandemię zagrażającą zdrowiu, która spowodowała de facto sprowadzenie roli transportu zbiorowego do absolutnego minimum. To, co w tej chwili się dzieje, to jest zaledwie 15% tego, co można w normalnych czasach było obserwować, jeśli chodzi o wypełnienie autobusów. Również za tym idą wpływy. To, co w tej chwili w transporcie zbiorowym nie będzie do odrobienia przez lata, takie mam wrażenia. Decyzja o tym, żeby zacząć korzystać z transportu zbiorowego, wypracowuje się ją latami i to jest też tak, że młodzi ludzie, jak są przyzwyczajeni do transportu zbiorowego, to pracujemy nad tym, żeby oni tą decyzję podtrzymywali i jak tylko mają dochody pozwalające im kupić samochód, to robimy wszystko, żeby tego nie musieli robić. Natomiast w sytuacji, kiedy już ktoś wsiądzie w samochód, to wiemy, że bardzo szybko mu się to zaczyna podobać i bardzo długo i dużo wysiłku trzeba poświęcić, żeby taką osobę przekonać, że transport publiczny może dla niego być alternatywą. Oczywiście w czasach, kiedy nie ma tak dużych potrzeb transportowych, kiedy zakłady pracy, szczególnie te, które są oparte na pracy biurowej, korzystają z narzędzi pracy zdalnej i te potrzeby są znacznie mniejsze, to one w dalszym ciągu istnieją. Kiedy w tej chwili zaczynamy odmrażać gospodarkę, kiedy wrócą do przedszkoli dzieci, za chwilę młodzież, co prawda za chwilę wakacje, ale,
ale generalnie docelowo wrócimy jednak do tej pracy. Być może część firm zacznie korzystać z pracy zdalnej i może się okazać, że miasta idei już w ogóle będą online. Gazeta Wyborcza zaoszczędzi, no wynajmie sal. Trochę przekąsem mówię, bo sporo firm już w tej chwili takie decyzje podejmuje, że być może te biurowce, które w tej chwili tak szybko powstają w naszych miastach, wcale nie są im do szczęścia potrzebne. Okazuje się, że często efektywność pracy podczas pracy zdalnej jest taka sama, nawet wyższa. Oczywiście nie ma, to nie są tylko plusy, że ta praca zdalna jest jakimś remedium szczęśliwym, bo to są też minusy takiej pracy, ale na pewno sporo firm, które do tej pory była konserwatywna, jeśli chodzi o pracowników, chciała ich trzymać w biurach, przede wszystkim urzędy, takie decyzje podejmuje, że być może docelowo takie rozwiązania zostaną wdrożone. Ale na pewno spora liczba uczestników, mieszkańców miast, która podróżowała do pracy autobusami, z samochodów szybko nie będzie chciała wysiąść ze względu na obawy choćby o swoje zdrowie, ale również też wygodę. Obostrzenia, które w tej chwili mają miejsce, czyli połowa miejsc zajętych, to znaczy, że 70 praktycznie procent możliwości przewozu autobusami jest ograniczona, jest zmniejszona do zaledwie 25-30%, bo tyle jest przecież procent miejsc siedzących, połowy miejsc siedzących, spowoduje, że jeżeli odmrożymy gospodarkę, to tych osób nie będziemy w stanie przewieźć, będziemy musieli zostawić na przystankach. To też jest następny impuls do tego, żeby te osoby zaczęły korzystać z samochodów, bo pierwsze myślenie jest właśnie o samochodzie. My bardzo dużo wysiłku włożyliśmy od momentu powstania metropolii w przygotowanie takiej strategii urowerowiania naszych miast, o to, żeby wdrożyć infrastrukturę, która pozwala korzystać mieszkańcom z rowerów miejskich, ze swoich własnych. Pracujemy nad projektami Velostrat, które mogłyby być naprawdę bardzo świetną alternatywą dla transportu publicznego. Swoim własnym rowerem można byłoby się szybko przemieścić między miastami metropolii, ale tej infrastruktury jeszcze nie mamy. Zastaliśmy sytuację 2 lata temu, kiedy 7 miast mających rowery miejskie zrobiły każdy swój indywidualny projekt w sposób niezintegrowany ze sobą. Tak więc trochę pani doktor ma rację, że w naszym przypadku COVID-19 to trochę jakby nas spotkało za wcześnie, że jesteśmy na trochę innym etapie niż duża część krajów europejskich, gdzie ten rower jest czymś normalnym w transporcie publicznym. Nie rekreacyjnym, ale właśnie w transporcie publicznym. I właśnie, będziemy mieli duży problem, żeby z tymi rowerami próbować tak mocno ruszyć, jak jest to właśnie w krajach Europy Zachodniej. Właśnie, panie przewodniczący, jestem ciekaw pańskiej opinii, ponieważ tu zderzyły się ze sobą decyzje rządu i oczekiwania mieszkańców, ale także potem apele. No, w każdym, właściwie większym mieście w Polsce stoją bezużytecznie w tej chwili tak zwane rowery miejskie. Stoją i się kurzą, ponieważ ktoś uznał, że w czasie epidemii są niebezpieczne. A organizacje społeczne już kilkakrotnie, ruchy rowerowe, apelowały, potraktujcie rower poważnie jako środek transportu. Jak pan ocenia, bo przecież metropolia też myśli docelowo o rowerze właśnie wspólnym dla miast, jak pan ocenia decyzję o zamknięciu wypożyczalni tych miejskich rowerów? No, nie zrozumiałą, bo myślę, że przy odpowiedniej dozie pomysłu, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo korzystania z rowerów miejskich, to może być znacznie bezpieczniejszy sposób niż podróżowanie autobusem. Postawienie przy każdej stacji rowerowej pojemników, dozowników z środkiem dezynfekującym, z rękawiczkami jednorazowymi, może się okazać czymś, co zupełnie wystarczy do tego, żeby móc dezynfekować czy siodełko, czy kierownicę i móc bezpiecznie korzystać z takiego roweru. Dla nas to też jest zwiększenie możliwości transportowych metropolii. Ja cały czas powtarzam, że my musimy odejść, i wiele osób ten błąd powtarza, od myślenia o rowerze jako o rekreacji, a w miastach to powinien być równoprawny środek transportu, jeśli nawet nie preferowany. Miasta z pozycji pieszego czy użytkownika roweru są zupełnie innymi miastami. Tu się zgadzam jeszcze raz z panią doktor. Częściej się korzysta z infrastruktury miasta, częściej się korzysta z usług, z możliwości korzystania z wielu dobrodziejstw miasta. W przypadku samochodów to często się okazuje, że to jest dla nas tylko miejsce dla parkingu
przy parkingu z domu przechodzimy do parkingu przy biurowcu i to jest nasze jedyne korzystanie z miasta. To jest coś, co niezwykle szkodzi rozwojowi miast. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, panie redaktorze, a mogę coś dopowiedzieć jeszcze? Bardzo proszę, bo Białystok, panie, myślę, że też jest bardzo dobrym przykładem. No, my mamy tutaj ten rower miejski bardzo, bardzo popularny i zdecydowanie widać, że właśnie nie jest formą tylko i wyłącznie rekreacji, ale jest uzupełnieniem komunikacji zbiorowej, transportu zbiorowego. Tak zresztą umiejscowione są bardzo często stacje. I rzeczywiście uważam, że to był ogromny błąd, zresztą bardzo sprzeczny z całą resztą, bo proszę zauważyć, że na przykład system hulajnóg miejskich, które są, te hulajnogi również w Białymstoku, nie wiem jak u Państwa, no są cały czas, więc nie widzę absolutnie żadnej różnicy między rowerem miejskim, a chociażby hulajnogami. I no to był po prostu duży błąd i myślę, że to jest błąd wynikający z tego, że na poziomie rządowym po prostu cały czas rowery miejskie traktuje się jako rower przede wszystkim rekreacyjny. A to jest po prostu sposób przemieszczania się przez miasto, dojeżdżania do swojej pracy, sama zresztą to robię, właśnie korzystam z roweru, więc myślę, że to też pokazuje, że jakby zachęta infrastrukturalna, czyli jeżeli jest ta infrastruktura, to my zachęcamy mieszkańców, żeby zostawili jednak te samochody i żeby przeszli się lub też przejechali się do pracy czy do sklepu. Bardzo dziękuję pani doktor. Ja jeszcze chciałem, jeśli państwo pozwolą, dopytać pana przewodniczącego w kwestii właśnie komunikacji publicznej, bo wspomniał pan o tych ograniczeniach, które wymuszają trochę inną organizację komunikacji. Wiemy, że miastom się nie przelewało i wiemy, że po pandemii raczej im się przelewać też nie będzie. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej opisaliśmy dosyć przykłady z Gliwic, Sosnowca, Katowic oraz Rybnika, ile ta pandemia już kosztuje miasta, ile wydają na nią, o ile spadają ich dochody, a dużym obciążeniem dla budżetu, szczególnie tych mniejszych gmin, dotkliwym jest właśnie koszty komunikacji publicznej. O tym mówiono w naszej metropolii jeszcze przed pandemią. Czy realny jest scenariusz, panie przewodniczący, że trzeba będzie prosić samorządy o każdą złotówkę i będą pokusy likwidacji jednak kolejnych połączeń, co zaskutkuje samochodozą, której no, jednak raczej chcielibyśmy w naszych miastach uniknąć? No, niestety samorządy będą w bardzo trudnej sytuacji. Ostatnie wieści odnośnie sytuacji finansowej miasta Kraków o ubytku blisko miliarda złotych. To jest to miasto turystyczne, które żyje z turystów. Kiedy ich nie ma, się nagle okazuje, że miasto jest na krawędzi bezpieczeństwa finansowego. W metropolii jeszcze przed koronawirusem szereg miast miało bardzo trudną sytuację finansową. W tej chwili już mamy pierwsze informacje, prośby o odłożenie w czasie składek na transport publiczny i obawiam się, że może się tak to skończyć, że szereg miast nie będzie stać na i tak, można powiedzieć, ograniczoną ofertę komunikacji publicznej. Jest to bardzo trudny moment dla miast. Jak się skończy, trudno powiedzieć. My w tym momencie mamy trochę tą poduszkę finansową metropolii, ale ona też nie jest zbyt duża i też trzeba umieć ją użyć w sposób racjonalny. Na pewno przyszły transport publiczny będzie zupełnie inny, w inny sposób funkcjonował. Dzisiaj mieliśmy na przykład spotkanie, dyskusję z miastami i członkowskimi metropolii i dyskutujemy o nowym systemie informatycznym, który miałby zastąpić system Śląskiej Karty Usług Publicznych, czyli rozwiązanie umożliwiające płacenie za transport kartami kredytowymi. Może się okazać, i takie pomysły zostały zgłoszone, że być może trzeba wrócić do biletu, bo nas po prostu nie będzie stać na system informatyczny. Aplikacja, w dużej mierze każdy z nas ma telefon i byłaby takim podstawowym kanałem kupna biletu i okazania kontroli biletu. A pozostałym, tym, którzy z telefonu nie korzystają, zostały zaproponowane tylko bilety papierowe i słynne kasowniki dziurkowane. No, to pokazuje, jak mocno szukamy tych oszczędności, bo w innej sytuacji no, ten pomysł no, pierwszy byłby chyba skazany na takie myślenie, no przecież nie możemy sobie na to pozwolić, no, jesteśmy nowoczesną metropolią. Jasne, bardzo dziękuję. Jest z nami pan Jarosław Kasprzak, który w świecie informatyki i informatyzacji miast świetnie się porusza i
W kwestii mobilności też mamy wiele wspólnego. Siedziba firmy Future Processing jest w Gliwicach. Ja pamiętam, że tam najlepiej niestety się dojeżdżało samochodem. To broń Boże nie jest zarzut pod adresem firmy, ale pan przewodniczący Karolczak spojrzał, że właśnie te biurowce, często świetne projekty najwybitniejszych architektów, trochę opustoszały. Mobilność spowodowała, a właściwie brak tej mobilności spowodował zmiany też w naszej pracy. Rozmawialiśmy o tym z uczestnikami warsztatów. Zdania były podzielone na temat pracy zdalnej z domu. Są poważne obawy, na przykład dotyczące tego, że troszkę pracujemy więcej, że niektórzy ciągle są na tak zwanym, proszę wybaczyć kolokwializm, stand-by'u, że boimy się, ja się teraz bardzo boję i naprawdę się tym stresuję, że posypie się łącze. I wtedy byłoby mi wstyd. Mam nadzieję, że to się nie stanie, bo musiałbym coś mówić, zanim się znowu połączymy. I chciałem pana Kasprzaka zapytać właśnie mobilność i praca, czyli tu prześlizgujemy się nad dwoma tematami. Szczególna branża, bo jednak IT i szeroko rozumiane usługi, ale właśnie z punktu widzenia pana i z pana doświadczeń, jak pan sądzi, jak zmienią się właśnie te dwa elementy? Bo jednak jeździmy przede wszystkim do pracy. No to prawda, przy czym proszę zwrócić uwagę, że tutaj dużo o tym transporcie powiedzieliśmy i w tej warstwie takiej związanej z pandemią mówimy może w tym kontekście o warstwie komunikacyjnej. I okazuje się, że oprogramowanie z powodzeniem od strony technicznej zastępuje nam samochód, z powodzeniem zastępuje nam dedykowane biurko w biurowcu, które być może jest wynajmowane w powierzchni także za euro, z powodzeniem zastępuje nam także jazdę autobusem i konieczność wychodzenia w ogóle z domu. To ma oczywiście swoje minusy, bo człowiek jest jednak istotą społeczną, potrzebuje zmienić jej otoczenie, potrzebuje porozmawiać z kimś innym, jednak taki dystans, który stwarza kamera, który stwarza ekran, jest nie do nadrobienia, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie. Ale okazuje się, że jesteśmy jakby na takim etapie rozwoju cywilizacji, że tego typu pandemie, tego typu niedogodności jesteśmy w stanie komfortowo i praktycznie bez jakichś specjalnych wysiłków z naszej strony, jeżeli chodzi o użytkowników, nadrobić. Wystarczy tylko skorzystać z komunikatorów, których jest cała masa, one są dostępne i za darmo i są dostępne także w wersjach płatnych. Ale co ciekawe, w naszym przypadku, kiedy mówimy... Proszę? Jeśli się jest białym kołnierzykiem, w cudzysłowie. Tak, tak. To jest bardzo ważna uwaga, panie przewodniczący, ma pan rację, bo kiedy mówimy o transporcie, nie wiem, produktów spożywczych, o budowach, które trwają, no to tego się nie da zastąpić. Tutaj jak gdyby no, technologia specjalnie nie pomoże, jeżeli mówimy o programowaniu. Natomiast no być może jest tak, że te wszystkie budowle, które trwają, może są na wyrost. Może one są na te stare, dobre czasy, które mieliśmy jeszcze do czynienia jakieś 4 tygodnie temu, ale w tych nowych damy radę po prostu i bez tego. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, teraz kolejny akapit, można powiedzieć, element naszej dyskusji. Też o tym mówiliśmy w warsztatach, na warsztatach. Miasta powstawały przede wszystkim za sprawą handlu. Handel też został od razu zamrożony, teraz w różnych krajach, a także u nas ma być odmrażany. Nasi goście mówili o tym, że mocno zmieniają się po pierwsze ich priorytety, po drugie sposób robienia zakupów. Jedni kupują więcej online, drudzy odkrywają małe lokalne sklepiki, o których wcześniej nie mieli pojęcia. Okazuje się, że są kwadrans drogi pieszo od domu. Mamy też jeszcze jedną zmianę, o której piszą specjalistyczne media. Być może niektóre sieci handlowe zaczęły właśnie mocno żałować, że otwarły się tylko w galeriach handlowych, podczas gdy do sklepu z ulicy można jednak na pewnych warunkach wejść. Jestem ciekaw o swobodnych Państwa opinii na temat tego, jak Waszym zdaniem, Państwa zdaniem, zmieni się handel w miastach. Czy czeka nas schyłek na przykład galerii handlowych, o których kryzysie mówiło się już wcześniej i eksperci odmieniali rodzaje galerii od pierwszej do kolejnej generacji, dokładając tam kolejne funkcje, czy może tak naprawdę przeniesie się handel tylko do internetu, a przetrwają małe,
tak zwane blaszoki, u którego, u pana Janka od 20 lat kupujemy codziennie rano bułki, kawałek masła i ziemniaki. Wszyscy kupujemy. Jestem ciekaw państwa refleksji w tej sprawie. Ja osobiście jestem zwolennikiem małych sklepów, sklepów wchodzonych z ulicy, z deptaków, których mamy żywą klatkę miasta, galerie w centrach miasta. Często bezpowrotnie niszczyły tą tkankę i powodowały pustoszenie ulic, bo jak utrzymywać sklep, gdzie obok jest zaraz galeria. Galerie też były często ulubionym sposobem spędzenia czasu, szczególnie było to widać w niedzielę, dopóki rząd nie wprowadził zakazu handlu w niedzielę. Trochę się to później rozłożyło na soboty czy inne dni tygodnia, ale to było takie miejsce gromadnego zwiedzania i spędzania czasu. W sytuacji zagrożenia zdrowiem to myślę, że te galerie trochę jednak będą miały obniżone, nawet jeśli to są otwarte, obniżoną liczbę odwiedzających je klientów, czy nawet tych zwiedzających. Czy to się przełoży na odwrót od tego typu handlu? No, trudno w tej chwili powiedzieć. Na pewno okazuje się, że bardzo fajnie się robi zakupy online, szczególnie jak są prawa konsumenckie już na takim poziomie, że nie ma problemu z odesłaniem przesyłki z reklamacjami. To jest zweryfikowane i to działa. I sam wielokrotnie takich zakupów dokonuję. No, będą dobre propozycje spędzania czasu, to może się okazać, że faktycznie galerie przestaną już podbijać rynek i być może wróci trochę takiego handlu typowo miejskiego, czego bardzo sobie życzę. Mhm. Dziękuję Pani Przewodniczący. Jeżeli Pani doktor? Bardzo proszę, tak, Pani doktor. Tych wątków jest oczywiście bardzo dużo. Ja bym może zwróciła na takie dwa wątki. Ja też od początku pandemii prowadzę takie badanie na temat zmian w życiu codziennym Polaków. Robimy to też online w Instytucie Socjologii. I jednym z takich elementów to jest hashtag zakupy i to jest pytanie, jak teraz się robi zakupy. I też się zastanawiamy, bo oczywiście te zakupy w tej chwili wyglądają bardzo, bardzo odmiennie od takiej codzienności, jaką znaliśmy wcześniej. Są one bardziej przemyślane, bardzo często ludzie opowiadają o tym, że mają na przykład napisane na kartce, co mają kupić, że myślą dwa razy o tym, czy naprawdę tego potrzebują. I myślę, że taka bardziej świadoma konsumpcja, oczywiście nie chciałabym tutaj myśleć sobie życzeniowo, ale przynajmniej część na pewno Polaków przechodzi przez taki proces, być może jakoś zmieni ich zwyczaje zakupowe po czasie, jak się epidemia skończy. Ale druga rzecz, która wydaje mi się być nawet jeszcze istotniejsza, bo dla mnie czas pandemii też pod względem takim społecznym jest niezwykle ciekawym czasem, bo my często patrzymy na miasto z punktu widzenia infrastruktury, to od czego zaczęliśmy, z punktu widzenia wydatków, budżetu. Natomiast dla mnie miasto to przede wszystkim sieci społeczne i to, co się dzieje w czasach pandemii, to z jednej strony jest to izolacja, w sensie takim, że częściej jesteśmy w domu i przebywamy w domu, ale z drugiej strony uaktywniły się, i to jest bardzo ciekawe, takie nieformalne sieci sąsiedzkie, sieci, które są widoczne w internecie, takie jak na przykład grupa Widziana Ręka, która jest naprawdę w bardzo wielu miastach. I to jest w ogóle dla mnie esencja miasta i też takie pytanie, na ile te sieci społeczne rzeczywiście z jednej strony wzmocnią się, a są one kluczowe w rozwoju takim społecznym miasta i na ile też ludzie sobie uświadomią, że to jest bardzo ważne, żebyśmy na przykład znali swoich sąsiadów, obok których mieszkamy i w tej pandemii na przykład po raz pierwszy być może zapukaliśmy do kogoś albo wywiesiliśmy kartkę, że chętnie pomożemy starszemu sąsiadowi. Jest taka bardzo ciekawe takie sformułowanie społeczna immunologia miasta, odporność miasta. I to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że zbyt mało w czasach transformacji o tym mówiliśmy. Myśleliśmy w kategoriach ekonomicznych, PKB, mówiliśmy o wskaźnikach twardych, natomiast to, co zostało w dużej mierze zapomniane i też co zawsze jest na końcu, na przykład w wydatkach budżetowych, to jest kwestia właśnie tych społecznych sieci i budowania, wzmacniania lokalnych organizacji. To, co widziałam na przykład w Stanach Zjednoczonych, miałam okazję zwiedzić dosyć poważnie i tak głęboko okolice Detroit,
też takiego miasta właśnie po takim ogromnym kryzysie. I tam właśnie pokazywano nam też między innymi, jak takie sieci społeczne odbudowują miasto. I ten handel, o którym pan zapytał, jest są elementem tej sieci, bo te małe sklepiki właśnie, ten przysłowiowy pan Miecio, o którym pan powiedział, ten blaszak, gdzie kupujemy te warzywa, to nie jest sytuacja, kiedy idziemy do galerii, nikogo nie znamy i sytuacja kompletnie jakby bez takiego znaczenia społecznego. To też jest budowanie sieci. To tam się spotykają sąsiedzi, my znamy pana Miecia, my wiemy, do kogo kupujemy i komu tworzymy ten zysk. Bardzo to jest ważne i uważam, że na to powinniśmy też popatrzeć jako na pewną szansę. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Jestem ciekaw Państwa opinii, ale wydaje mi się, że przynajmniej te miasta, które ja znam, czyli z metropolii, z naszej metropolii Rybnik, Bielsko-Biała, czy chociażby Jastrzębie-Zdrój, tam zauważyłem taką sytuację, że miasta bardzo szybko zaczęły promować swój lokalny biznes, zaczęły tworzyć rozmaite bazy, a to usług, a to jedzenia na wynos. Właściwie samorządy wykonały rolę, która de facto nie należy do nich, bo nie jest ich rolą promowanie kogoś, kto na przykład sprzedaje nawet najlepszą w mieście pizzę. Do tego też włączyła się przecież metropolia, która agregowała tego typu treści. Odruch serca, solidaryzm, czy po prostu... Z czego może wynikać taka reakcja? Bo może właśnie... Często mówi się o politykach, że są beznadziejni, że burmistrz to myśli tylko o sobie i o kolejnej kadencji, a tu okazuje się, że w kilka dni po decyzji rządu o lockdownie tak naprawdę miasta mówią, słuchajcie, pomożemy wam. Panie przewodniczący, pan też to obserwował i też właśnie metropolia skupiła te wszystkie informacje w sobie. Jak pan ocenia rolę samorządów w tej kwestii? No, samorządy bardzo dobrze odczytują oczekiwania swoich mieszkańców i ich potrzeby. Ten mały lokalny biznes to są te podmioty, które płacą podatki w mieście, bez których sytuacja finansowa miast może się pogorszyć, gdyby tych wpływów było mniej. I w momencie takiego szybkiego zastanowienia się, w jaki sposób najlepiej pomóc sobie samemu, to właśnie w ten sposób, by budować te sieci współpracy, budować sieci wsparcia dla lokalnego przedsiębiorcy, dla lokalnych organizacji pozarządowych. W ramach miastu tworzy się taką tkankę miejską współpracy, relacji międzyludzkich. To jest coś, co pozwala przezwyciężać kryzys. Jak jest wszystkim dobrze i wszyscy mają duże budżety, to często się o tym zapomina, no bo łatwiej zrobić koncert dni miasta, sytuacji, kiedy tych możliwości nie mamy. No, sięgamy do tych podstawowych potrzeb, do tych podstawowych oczekiwań i myślę, że bardzo dobrze miasta odczytały to, co powinny robić i to działa. Mieszkańcy często, szczególnie właśnie metropolii to widać, kiedy bardzo często miasta traktujemy jako miejsce spania, a pracujemy w innym mieście, studiujemy jeszcze gdzieś indziej, przemieszczamy się po całej metropolii. W sytuacji, kiedy nagle zostajemy w domu, to bardzo szybko nagle się okazuje, że poznajemy swoją okolicę, dzielnicę, sąsiadów, sklepy obok, miejsca wypoczynku, których wcześniej byśmy nie dostrzegali. I tego typu informacje na pewno pozwalają budować pewną tożsamość miasta, wiedzę o mieście i budować te relacje. Miasto to nie jest infrastruktura budynki, to jest coś, dodatek do mieszkańców, to mieszkańcy tworzą miasta i te więzi, te relacje międzyludzkie są najważniejsze w danym mieście. One będą decydować o powodzeniu, o rozwoju danego miasta, jego przyszłości, a nie te wielkie inwestycje. One mają tylko być narzędziem, którym pomaga tym mieszkańcom. Ciekawy mogę tutaj wtrącić, przepraszam. Bardzo proszę, pan Kacprzak, bardzo proszę. Tak. Chciałem powiedzieć o właśnie takich aspektach związanych z solidaryzmem, o czym mówiła pani doktor i pan przewodniczący, bo proszę zwrócić uwagę, że ile powstało hackatonów, gdzie programiści dobrowolnie zrzeszali się i skrzykiwali, żeby rozwiązać jakiś konkretny problem na początku pandemii. I takich hackatonów w całej Polsce odbyło się całe mnóstwo, w Europie było się jeszcze więcej i to, czym ci ludzie służyli najbardziej, to było właśnie doświadczenie, wiedza, która pozwalała od strony technologicznej pomóc ludziom w różnych aspektach.
I mówimy tutaj o poziomach takich właśnie międzysąsiedzkich, pani doktor to wspomniała o widzialnej ręce, ale gdy wzniesiemy się na poziom taki już zupełnie makro, to mówimy na przykład o analizie danych, które pozwalają szybko wyłapać źródło potencjalnych zakażeń, z którymi mamy dotychczas dość duży problem. Czyli okazuje się, że ta solidarność społeczna, ona jest związana nie tylko z tym, że chcemy kupować lokalnie, że odkrywamy miejsca, które są nam dotychczas nieznane, bo przejeżdżaliśmy cały czas samochodem w drodze do pracy, ale mówimy także o tym, że jesteśmy w stanie sami z siebie zaoferować swój czas, umiejętności, talenty po to, żeby pomóc innym, nie oczekując w zamian za nic. I moim zdaniem to jest dość krzepiące, bo okaże się, że rola technologii tutaj jest no, niebagatelna, bo analizowanie tego, co robimy, w jaki sposób robimy, chociaż czasami to wkracza w naszą prywatność, tak dobrze, tak rozumianą jeszcze sprzed miesiąca jako niewybaczalną, ale pozwala opanować problemy pandemiczne w skali całego globu. Czyli talent ludzi plus empatia może także pomóc walczyć z epidemią. Bardzo dziękuję. Zostawmy na razie wątek prywatności, ale chciałem pana dopytać o rolę właśnie technologii, bo z jednej strony mamy tą solidarność i na klatkach schodowych w wielu blokach nagle pojawiły się kartki: drodzy seniorzy, jeżeli macie problem ze zrobieniem zakupów, zadzwońcie was sąsiad z trzeciego piętra na przykład. I to mamy wiele takich właśnie małych, ważnych gestów z naszych bloków, w których mieszkamy, ale mamy też gwałtowny przyrost korzystania z technologii. I właśnie jeżeli chodzi o te zakupy, to jest tak, że jest potrzebna jakaś platforma. Żeby wymienić się myślami, też jest potrzebna jakaś platforma, jakieś łącze, jakaś usługa. Teraz padła taka teza publicystyczna, że wielkie firmy technologiczne, takie jak Google, Amazon czy Facebook, dziś właśnie triumfują. Dziś mogą pokazać tym, którzy, tak jak pan wspomniał, obawiali się może trochę o prywatność albo miesiąc temu rozumieli ją jeszcze inaczej niż dzisiaj, mogą te wielkie firmy technologiczne powiedzieć rządom: bez nas dziś nie dalibyście rady, nie zrobiliście by telekonferencji, nie spotkalibyście się, nie załatwilibyście nic. Brzmi nieźle, pod warunkiem, że za tym wszystkim jest dobra wola. Ja jednak czasem się obawiam tego, czy ta technologia nie zabiera nam zbyt więcej. I stąd moje pytanie do pana. Czy to jest ten moment, kiedy już nie będziemy mogli uciec do lasu? No ten moment to chyba już dawno temu nastąpił, bo każdy z nas zanurzony jest w tym świecie cyfrowym. Zanurzony jest albo za pomocą swojego laptopa, albo za pomocą swojego telefonu. Ale co więcej, nasze nawyki z dnia codziennego pokazują to, co robimy. Jesteśmy tutaj moim zdaniem na takim etapie, że nie należy dyskutować o tym, czy rzeczywiście ja gubię moją prywatność, tylko w jaki sposób możemy tymi danymi my rozsądnie także jako mieszkańcy, obywatele dysponować. I to jest chyba dość istotne. Moim zdaniem jakby te zagrożenia prywatności, o których ciągle się mówi, one są zdecydowanie na wyrost. To znaczy my już dawno się tej prywatności pozbyliśmy, ale teraz jest taki moment w historii świata, kiedy ta prywatność może służyć czemuś więcej niż tylko ukrywaniu mnie w gąszczu innych danych, czyli może pozwolić przerwać łańcuch zakażeń, pozwoli śledzić, skąd te zakażenia się biorą, pozwoli także analizować, w jaki sposób można modyfikować działania miast czy powiedzmy organizacji, żeby tych zakażeń nie było. Stąd też mój wniosek jest taki, że technologia tutaj akurat nie odgrywa no, fundamentalną rolę do tego, żebyśmy potrafili sobie poradzić się z zagrożeniem, które nas dotyka. Technologia pozwala nam także w miarę normalnie żyć, bo gdyby nie ona, to byśmy nie mogli chodzić do pracy, gdyby nie ona, nie moglibyśmy, nie wiem, naszych dzieci posłać do wirtualnych szkół. No, oczywiście gorzej jest tutaj z przedszkolakami, ale te dzieci, które mogą korzystać samodzielnie z komputera, mają szansę edukować się dalej. To nie jest tylko oglądanie, powiedzmy, Netflixa czy HBO. Jasne, ale każda technologia, każde narzędzie może być użyte w dobrych lub złych intencjach. Możliwości technologii są olbrzymie i pokusy również są olbrzymie, tak więc to naprawdę trzeba bardzo ostrożnie i bardzo wyważony sposób rozmawiać o tym, w jaki sposób te dane wykorzystywać. Na pewno robić to w sposób z powszechną zgodą.
tych, których by te dane miały być wykorzystywane. O tym należy pamiętać. To ja jeszcze się nie sposób nie zgodzić z tym. Pan ad vocem, pan Kasprzak i pani doktor, jeśli... Tak. Dobrze. Ja oczywiście zgadzam się z panem przewodniczącym, oczywiście tak, ma pan rację. Dodam tylko jeszcze od siebie, że wydaje mi się, że inżynierowie są dużo bardziej zaawansowani w wiedzy o tym, co technologia może móc nam dać, niż ci, którzy o tym mogą decydować. Znaczy, z punktu widzenia inżyniera możliwości są nieograniczone, kwestia jest tylko tego, czy on to może zrobić, zrealizować, czy będzie to wdrażane i będzie miał okazję funkcjonować. Przykład na przykład RSS-ów, które kiedyś funkcjonowały, a nie przyjęły się, bo nie byliśmy na to gotowi. Bardzo proszę, pani bardzo doktor. Proszę. A tak jeszcze a propos tej technologii. Ja mam taką cichą nadzieję, że jeżeli tak Facebook, Amazon i te wszystkie wielkie koncerny, które znamy i z których korzystamy, no tak się świetnie teraz rozwijają, to mam nadzieję, że zaczną płacić podatki w Polsce na przykład. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to konsekwencja tego przeniesienia świata realnego w świat cyfrowy. No też jest taka jedna z takich konsekwencji niepokojących, to jest to, że ten pogłębiający podział społeczeństwa na tych wykluczonych cyfrowo i tych, którzy posiadają kompetencje cyfrowe, jest bardzo, bardzo widoczny. Myślę, że jesteśmy świadkami też nowych podziałów społecznych i w tej chwili taka umiejętność korzystania z internetu w sposób twórczy i w sposób, który na przykład przekłada się na naszą pracę i nasze dochody, jest jednym z najistotniejszych elementów naszego życia. No a kwestia dostępu też do dobrego, szybkiego internetu, no też na przykład okazało się w kontekście chociażby szkoły i dzieci na wsiach, w małych miejscowościach, gdzie ten dostęp do szerokopasmowego internetu jest zdecydowanie słabszy, no też pokazuje, że jest to bardzo wrażliwa taka sfera na styku społeczeństwa i technologii i bardzo powinniśmy też zadbać o to, no żeby po prostu nie działało to w taki sposób, że kolejny konflikt i kolejny podział społeczny będzie nam się tutaj tworzył. Bardzo dziękuję pani doktor. Rzeczywiście to jest kwestia wykluczenia cyfrowego, jest kluczowa, ale dostrzegając dobre strony, wspomnę tylko, że podczas warsztatów nasi goście mówili, że chcąc nie chcąc nasi rodzice, dziadkowie musieli przejść przyspieszony kurs obsługi rozmaitych aplikacji, które de facto umożliwiły im kontakt z dziećmi czy wnukami, więc pewne zmiany dokonują się, czy tego chcemy, czy nie, po prostu musimy się ich nauczyć. I tu zgadzam się też z panem Kacprzakiem, że technologia sama w sobie jest bezprzymiotnikowa. Pytanie to, na co też zwraca właśnie pan przewodniczący Karolczak uwagę, kto będzie decydował o tym, jak jej użyć. No przecież w tych dniach przez Polskę i cały czas toczy się kwestia na przykład przekazania danych wszystkich naszych, także tych wrażliwych, pewnej spółce prawa handlowego, więc to jest poważny problem. I właśnie tu chciałem na chwilę postawić kropkę i zapytać państwa o to, jak państwa zdaniem zmienią się relacje władza, szeroko rozumiana, a więc także radny każdego szczebla, a mój wójt, burmistrz, prezydent, poseł, minister, jak zmienia się relacja władza-obywatel. Ja mam taką tezę roboczą i mam nadzieję się mylić, że takie sytuacje to jednak jest chwila pokusy, by troszeczkę więcej, by troszeczkę bardziej, by troszeczkę mniej przejrzyście. Jak państwo widzą tę sytuację? No, można mówić o pokusach na różnym szczeblu tej administracji publicznej, bo myślę, że samorządowcy, radni, miejscy będą jeszcze bliżej swoich mieszkańców. Są bardzo aktywni w mediowych, właśnie na tych, o których mówiliśmy wcześniej. Szukają kontaktu nieosobistego, ponieważ no, on jest w tej chwili utrudniony, ale właśnie za pomocą innych narzędzi tutaj ta technologia na pewno pomoże. Ale z drugiej strony, kiedy mówię o tych pokusach, no nie mówię bez przyczyny, bo trochę miałem też na myśli właśnie ten pomysł na przekazanie danych osobowych podmiotowi, który drugą ręką na przykład ściąga opłaty za abonament radiowo-telewizyjny i będzie miał doskonałą bazę do porównania, komu jeszcze ściągnąć za 5 lat odsetki, że nie płaci abonamentu.
A o tym to nie pomyślałem. No, to jest jeden z takich jednak wątpliwości pytań, ale to akurat myślę, że to nie jest problem. Na pewno jest tak, że rządy, państwa narodowe będą chciały tych danych mieć więcej. To pewno im pomoże i to jest uzasadnione, że to może ułatwiać im ocenę sytuacji, może ułatwiać im walkę z koronawirusem czy z innymi zagrożeniami. Z drugiej strony te pokusy są duże i pytanie, czy demokracja jest na tyle silna, żeby umieć te bezpieczniki zamontować w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpieczni. Ja bym może się odniosła tutaj do tej sfery miasta jednak, tak? Bo tak, myślę, bardzo proszę, jakby, kiedy mówimy o rządzie, to jest jednak trochę inna rozmowa. Znaczy to, co na przykład ja zauważyłam w Białymstoku, jestem bardzo ciekawa, jak u państwa to wygląda, to jest jeszcze większe wzmocnienie władzy prezydentów, władzy wykonawczej w gminie. No ja mam wrażenie, i też rozmawiałam z radnymi z Białegostoku, i mam wrażenie, że radni zostanie jeszcze bardziej odsunięci na bok, niż tutaj mówię. I coraz bardziej w miastach no jest takie sterowanie ręczne, to znaczy ten prezydent staje się z jednej strony twarzą kontaktu i komunikacji z mieszkańcami poprzez na przykład, nie wiem, codzienne konferencje prasowe, takie są u nas w Białymstoku. Też staje się ważną osobą i takim symbolem tej władzy lokalnej, też zresztą w kontekście tych napięć pomiędzy rządem a samorządem. I wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne, to też jest pewna pokusa, dlatego że ja osobiście jestem dosyć krytyczna, jeżeli chodzi o niezbalansowanie tej władzy właśnie wykonawczej i uchwałodawczej, w sensie rady i prezydenta, burmistrza, nawet w obecnym systemie przed pandemią. I tutaj widziałabym zdecydowanie większą rolę rady i radnych. A bardzo ważnym elementem, no to jest kwestia całej partycypacji i udziału obywateli. I na przykład ruchy miast, niektórych miast dotyczące wycofania się z budżetu obywatelskiego, zawieszenia budżetu obywatelskiego, no wydaje mi się, że są bardzo złym pomysłem i bardzo też nas cofają w czasie. I uważam, że miasta powinny myśleć właśnie o wykorzystaniu chociażby technologii do tego, żeby różnego rodzaju formy konsultacji, rozmów z mieszkańcami nie zabrakło i żeby ta partycypacja, która jest dla mnie też podstawą władzy, podstawą demokracji lokalnej, no nadal istniała i się rozwijała nawet w tak trudnej sytuacji. I tutaj o tych dwóch rzeczach bym powiedziała. Z plusów to jest to, że mam wrażenie, że władza lokalna jest bliżej mieszkańców właśnie dzięki technologii, że mieszkańcy wreszcie zaczynają być informowani o tym, co się dzieje w gminie, co się dzieje w miastach, dlatego że władze lokalne urządzają właśnie takie konferencje prasowe, przynajmniej na tak Białymstoku jest i w wielu miastach. I to moim zdaniem jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o politykę informacyjną, bo tego mi brakowało i bardzo często było tak, że jeżeli się zawiesiło coś na BIP-ie albo na stronie urzędu, to wydawało się, że to jest wystarczające i oczywiście to nie było. Więc to jest ten plus akurat. Jasne, to rzeczywiście widać, wielu prezydentów czy wójtów i burmistrzów cyklicznie, praktycznie niektórzy codziennie zasiadają przed komputerami o ustalonej wcześniej porze i mówią mieszkańcom, co tego dnia się wydarzyło w mieście, jeżeli chodzi o pandemię, a tak naprawdę przynajmniej w przypadku Wrocławia zaobserwowałem, że czysto pandemicznych tematów jest tam niekoniecznie coraz więcej, ale prezydent właśnie też mówi o kolejnych inwestycjach, o planach miejskich. Czasem przebierze się za Hanna Solo, kiedy trzeba, więc to też rzeczywiście ta relacja obywatel-mieszkaniec mocno się zmieniła, ale gdy rozmawialiśmy na warsztatach z naszymi gośćmi, mówiliśmy też o tym, że również z urzędami korespondujemy online. Większość z nich jest do tego przygotowana. Czasem zdarza się, że po tej drugiej stronie nie ma jednak komu przeczytać maila czy odebrać telefonu. I w tym momencie chciałbym zapytać pana Kacprzaka o właśnie o to, jak widzi teraz perspektywy dla tego, by nasze miasta stały się bardziej smart, by usługi miejskie były bardziej oparte na nowoczesnych technologiach, żeby, nie wiem, jakieś specjalne czujniki na przykład sprawdzały, czy gdzieś pod ziemią nie wycieka woda, zamiast wysyłać czterech panów, którzy muszą w bliskości do siebie rozkopywać ziemię. Czy ta sytuacja przyspieszy
rozwój technologii i dostęp do technologii, jeżeli chodzi o korzystanie z usług miejskich, czyli ten bilet, o którym wspomniał pan Karolczak, woda, światło, prąd, gaz, mapy ciepła, na przykład miast. Bo wydaje mi się, że to jest ten moment i szansa tak naprawdę na to, by trochę więcej zaczerpnąć tych danych, które często już są, ale pewnie mocno rozproszone. No to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, czy to rzeczywiście jest ten moment w historii naszych miast, czy miejsc, w których mieszkamy, żeby zacząć korzystać z danych, dlatego że chyba największym problemem jest jednak edukacja. Tutaj wspominał pan przewodniczący, że musimy pamiętać o tym, że nasi rodzice, dziadkowie musieli przejść przyspieszony kurs korzystania z nowoczesnych rozwiązań typu aplikacja. I być może się okaże, że w podobnej sytuacji są radni przewodniczący, są to ludzie powiedzmy starszej generacji czasami, gdzie to ta bariera technologiczna stanowiła rzecz nie do przejścia. Teraz w sytuacji, kiedy nie ma wyjścia, może się okazać, że ta bariera jednak musiała zostać przełamana i oni się przekonują do tego, co można zrobić za pomocą internetu. No i teraz to nas prowadzi wprost do tego, że istnieją rozwiązania, o których pan wspominał, tak, które pozwalają monitorować na przykład ukryte wycieki wody. Takie rozwiązanie wdrożone jest we Wrocławiu. Oni w ciągu jednego roku zaoszczędzili 500 000 litrów wody. 500 milionów litrów wody. To jest ogromna ilość wody uzdatnionej, przefiltrowanej, przetłoczonej, którą dotychczas stracili. Kiedy się okazuje, że czas naprawy takiego wycieku skrócił się do 3 dni z ponad 360. Kiedy okazuje się, że koszt naprawy w ogóle jest niższy, bo nie rozkopujemy kilometrów asfaltu i rur, tylko jesteśmy w stanie punktowo odnaleźć źródło tego przecieku. Jesteśmy w stanie przecież korzystać z rozwiązań, które za pomocą danych satelitarnych informują nas o tym, jak się na przykład rozkładają, nie wiem, zanieczyszczenia w powietrzu w miastach, co pozwoli, nie wiem, decydować o rozwoju tego miasta, że zamiast w miejscu A budujemy fabrykę, bo taka jest róża wiatru, że tam to zanieczyszczenie po prostu zawsze będą w miejscu osiedla czy jakichś ośrodków, w których korzystają ludzie. Może się okazać wreszcie, że analiza danych, które pozwalają zobaczyć na to, w jaki sposób rozwija się mobilność w miastach, pozwoli zrozumieć lepiej, czego ludzie, mieszkańcy, przedsiębiorcy oczekują. Czyli z jednej strony mówimy tutaj o tym wektorze przemieszczania się mieszkańców w kierunku pracy czy w kierunku galerii handlowych, a z drugiej strony zrozumienie, jeżeli miasta to udostępnią, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą budować swoje usługi na przykład w mieście, czyli nie tam, gdzie samochody tylko przejeżdżają, gdzie motocykle tylko przejeżdżają, tylko tam, gdzie ludzie wysiadają, się gromadzą i są im potrzebne. Szewc, lekarz, apteka i tak dalej. Czyli może się okazać, że ta pandemia, tak jak pan mówi, jest w tym zakresie pozytywna, że pozwoli zrozumieć, że technologia, którą dysponujemy już dzisiaj, może służyć mieszkańcom tak na co dzień, pozwolić ograniczać koszty funkcjonowania miast, co jest no szalenie istotne, bo rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że przychody miast znacząco spadają. Więc bardzo prosty sposób, jak tutaj mówiłem o przykładzie Wrocławia, gdzie ktoś zaoszczędził 500 milionów litrów wody w ciągu jednego roku, można szukać oszczędności. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga to jest pytanie, troszeczkę wracając do poprzedniego wątku, kto ma więcej władzy nad nami? Czy prezydent, burmistrz, wójt, czy korporacja? Co jest dla mnie bardziej bolesne, kiedy nie odetnie od konta, bo nie będę miał internetu, albo moje konto zostanie uznane za jakieś niezgodne z regulaminem, czy też to, że będę musiał coś zrobić, bo tak po prostu chce miasto? To jest pytanie już takie bardziej filozoficzne i nie, to jest bardzo ważne pytanie, bo można je trochę podkręcić po dziennikarsku i powiedzieć, kiedy ludzie wyjdą na ulicę, wtedy, kiedy będą musieli przekazać pewnej firmie swoje dane, czy w tym momencie, kiedy na przykład zostaną odcięci od Facebooka. To jest strasznie poważne pytanie. No tak. No ale zmierzam. Pani doktor i pan Karolczak, bardzo proszę. Ja tak chciałam to właśnie skomentować, bo to pokazuje, gdzie jest realna władza we współczesnym świecie, to znaczy ta sfera komunikacji rzeczywiście i portali społecznościowych no jest po prostu kluczowa. Ale jeżeli jestem przy głosie, to tak bardzo króciutko chciałam powiedzieć też, że jest też test na wszelkie e-usługi, które są w miastach. Ja też miałam takie doświadczenie i badałam takie e-usługi w różnych miastach.
No i one są po prostu bardzo często źle skonstruowane pod kątem użytkownika, to znaczy są bardzo nieprzyjazne użytkownikowi, zwłaszcza temu z niższymi kompetencjami cyfrowymi. Myślę, że to jest dobry test, taki no jakby czasami się płaci za takie testy, a tutaj można dostać tak zwany feedback od użytkowników, być może szybciej i w naturalnej sytuacji. Miasta powinny się przyjrzeć rzeczywiście, jak działają e-usługi, jak mogą się porozumiewać z mieszkańcami właśnie w życiu realnym poprzez wizytę w urzędzie, ale poprzez różnego rodzaju inne sposoby. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Karolczak? Dla mnie osobiście nie ulega żadnych wątpliwości, że technologie informatyczne bardzo mocno ułatwiają życie w wielu obszarach i również bardzo pomagają miastom. Myślę, że umiejętne wykorzystanie danych i narzędzi, które mogą te dane pozwolić później zrozumieć, jest kluczowe w przyszłości rozwoju, szczególnie przy ograniczonych zasobach finansowych czy mizernych budżetach, z którymi będziemy pewnie mieli wkrótce do czynienia. Taką dobrą informacją, którą nie był się dzisiaj nie podzielił, rozstrzygnęliśmy taki długi przetarg na opracowanie takiej platformy otwartych danych. Chcemy 41 miast i gmin, które są członkami metropolii, dane pozyskać, zintegrować w ramach jednej platformy. Będzie nam łatwiej zrozumieć, czym żyją nasze miasta, jakie są elementy wspólne, gdzie można podjąć działania, które spowodują niższe koszty działania, gdzie powstaną nowe narzędzia, które pomogą mieszkańcom. Pierwszym takim obszarem to na pewno jest mobilność miejska, transport publiczny, ale dane, które w tej chwili generują, to są terabajty danych, one powodują, że tych możliwości będzie dużo, dużo więcej. I jak już wcześniej w trakcie rozmowy wspominałem, dla nas jedynie tylko to jest kwestia pewnego myślenia, w jaki sposób te dane wykorzystać w bezpieczny sposób, etycznie, ale po to, żeby one służyły również z powrotem mieszkańcom. Jest to na pewno dobra droga dla tego, żeby miasta były efektywniejsze. To jeżeli mogę tylko powiedzieć, że gratuluję bardzo panu przewodniczącemu takiej platformy. Bardzo czekam na Białystok, aż to się stanie, bo też takie rozmowy prowadziliśmy kiedyś. A propos tych otwartych danych i tego, co pan Kasprzak mówił też o hackatonach, to też pokazuje, że myślę, że ta sytuacja może być szansą na otwarcie się miast, w sensie tutaj mówię o urzędach i o osobach sprawujących władzę w miastach, że również otwartość na większą współpracę z lokalnym środowiskiem biznesu, organizacji pozarządowych, czy właśnie w formułowaniu, w formie hackatonów, czy prac nad otwartymi danymi, dlatego że to właśnie od mieszkańców tak naprawdę powinno wyjść, które dane są im potrzebne, jakiego typu usługi są im potrzebne, tak? I tutaj myślę, że jest ogromna szansa też na to, żeby w takich sytuacjach zrozumieć, że miasto możemy lepiej poznać dzięki danym, ale tylko we współpracy takiej międzyśrodowiskowej. Bardzo dziękuję pani doktor. Drodzy państwo, powoli minęła już godzina 15, więc pozwolę sobie zadać ostatnie otwarte pytanie. Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć i wyobrażam sobie, że liczba odpowiedzi może być jednak nieskończona, ale spróbujmy zamiast podsumowania odpowiedzieć na pytanie, jak państwa zdaniem za 5 lat. Taka rozsądna perspektywa, mogą wyglądać nasze miasta. Co w nich zmieni się na dobre, a co na złe? Może najpierw pan Kacprzak, potem pani doktor, a na końcu pan przewodniczący. No, ja mam nadzieję, że nasze miasta zmienią się na plus, w sensie takim, że będą lepiej rozumiały potrzeby mieszkańców i potrzeby przedsiębiorców, którzy są podstawą funkcjonowania miast. Że będą rozumiały i respektowały także nasze potrzeby, które się na pewno zmienią w stosunku do tego, co dzisiaj. Mówimy tutaj o wejściu no, bardziej dorosły etap młodych ludzi, dla których technologia jest czymś absolutnie codziennym i nie muszą się z nią w ogóle obznajamiać. Mówimy tutaj o rozwoju na przykład technologii trójwymiarowych, być może one też będą miały znaczący wpływ. Ale przede wszystkim upatrywałbym szansy w tym, że ilość danych, które produkujemy jako mieszkańcy, jako przedsiębiorcy, jako organizacje, jako instytucje, jako miasta, będą mogły być sensownie i z pożytkiem wykorzystywane. To, co mówił pan przewodniczący Karolczak, napawa optymizmem. Mam nadzieję, że w innych miastach będzie bardzo podobnie. To zresztą widać na całym świecie. Barcelona jest przykładem miasta, które
bardzo, bardzo mocno bazuje na danych, które generowane są przez miasto i które pozwala w ten sposób wspierać i mieszkańców i biznes w robieniu tego, co dla nich jest najlepsze. Bardzo dziękuję. Pani doktor Sztop-Rutkowska. Ja bym powiedziała, że mam nadzieję, że za 5 lat będziemy w XXI wieku. Już mówię, o co mi chodzi. Bardzo martwi mnie to, co się dzieje współcześnie w samorządach, jeszcze przed pandemią się zaczęło. Znaczy, tkwimy ciągle w sporze politycznym pomiędzy opozycją a rządzącymi. Ja mam taką cichą nadzieję i bardzo bym tego chciała. Uważam, że po prostu już nie mamy w ogóle czasu, żeby było inaczej. To znaczy, żebyśmy weszli w ten XXI wiek i żebyśmy zrozumieli, że w miastach nadchodzi ogromny kryzys chociażby klimatyczny. Tak naprawdę kwestia tego kryzysu związanego z pandemią to jest przedsmak tego, co nas czeka. Mamy w tej chwili już ogromną suszę i po prostu miasta muszą się zmieniać. Muszą zmienić swój sposób myślenia i zarządzania tym miastem ludzie, którzy sprawują władzę. Muszą też jakby mieszkańcy chyba głośniej mówić o swoich potrzebach, żeby to było bardziej słyszalne. No a my w miastach myślę, że za 5 lat musimy być bardziej przygotowani na kryzys klimatyczny. Te miasta muszą być bardziej zielone, mniej wycinanych drzew, a więcej tych drzew chronionych. Musi być, nie wiem, błękitna infrastruktura tak zwana, tak? Rzeczywiście musimy o to zadbać, żeby ona dobrze funkcjonowała. No i muszą być odporne też w sensie społecznym. To znaczy bardzo się boję tego, że po pandemii zaczną się cięcia w budżetach i właśnie jako pierwsze, zresztą tak się już niektórzy prezydenci wypowiadają, mówią o tym, że pierwsze cięcia będą cięcia społeczne i w kulturze. Bardzo liczę na to, że jednak zmiana filozofii zarządzania miastem pójdzie w inną stronę, że te miasta będą odporne klimatycznie, będą odporne społecznie, oczywiście ekonomicznie też, ale z takim uwzględnieniem przede wszystkim tej ekonomii lokalnej, z krótkim łańcuchem chociażby dostaw. Mam nadzieję, że takie miasta nasze będą. Widzę naprawdę dużą szansę w tej pandemii. Mam nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli chodzi o ekonomię, to The Guardian w tych dniach donosił o tym, jak ma się zmienić ekonomia Amsterdamu, właśnie oparta na małych odległościach, na ekologii, trochę odrzucenie kapitalistycznego pędu tylko i wyłącznie za zyskiem. Holendrzy są sprytni i myślę, że warto obserwować właśnie Amsterdam, który choćby w kwestiach mobilnościowych jest dla wielu, wielu, wielu osób wzorem, a przecież w latach 70. to właśnie tam mieszkańcy wychodzili na ulicę, by protestować przeciwko wiecznym korkom i wypadkom. Słowo podsumowania i perspektywa rozwoju, zmiany w miastach w ciągu 5 lat, pan przewodniczący Karolczak. No, może powiedzieć, że Wiedeń też jest dobrym przykładem. Ja się boję, że w sytuacji, która nas czeka, uważam dużego finansów samorządów, który miał przedsmak już w momencie ostatnich zmian podatkowych i obniżeniu wpływów bazy podatkowej samorządów i często niezrównoważeniu budżetów jeszcze przed koronawirusem. Rosnące koszty organizacji edukacji, która tak prawdę mówiąc powinna być finansowana w 100% przez rząd, a w dużej mierze jest ciężkim do dźwignięcia kosztem dla samorządu. W tej chwili praktycznie minimalne wpływy transport publiczny, tak więc zaraz po koronawirusie uważam, że no niestety będziemy mieli pożar finansów i to wymusi pewną zmianę o roli samorządu i o możliwościach działania samorządu. Mam nadzieję, że to będzie pewne przesilenie w relacjach samorząd i rząd, by wypracować takie reguły gry i współpracy, które rzeczywiście pozwolą, by administracja publiczna była czymś, co potrzebują mieszkańcy, by mogły realizować ich oczekiwania. Na to bardzo liczę i mam nadzieję, że tak się stanie. Co do tych optymistycznych, bo nie chciałbym być tylko pesymistyczny, ja również uważam, że to jest też dobry moment do tego, żeby przemyśleć dotychczasową politykę miast, szczególnie w kontakcie, znaczy w kontekście współpracy z mieszkańcami, ich potrzeb, realizacji inwestycji. Mam nadzieję, że w czasach kryzysu często się łatwiej
ustanowić, co tak naprawdę jest ważne, potrzebne i przy ograniczonych zasobach finansowych skupić się na tych najważniejszych rzeczach. Być może często tą tkankę taką, która narosła wokół bieżącego działania miast, tym co miasta często robią, a niepotrzebnie, być może uda się odchudzić i odciąć i skupić się na naprawdę potrzebach. Mam nadzieję, że miasta staną się bardziej takimi miejscami, gdzie buduje się relacje międzyludzkie, gdzie te planowanie przestrzenne również pomoże temu, by te miasta były zwarte, by mieszkańcy czuli się w nich gospodarzami. Jednym z takich działań, które na samym początku Poznania Metropolii żeśmy sobie wpisali, wpisaliśmy sobie do programu działań strategicznych, to jest właśnie zadbanie o zieloną infrastrukturę metropolii, jak i również niebieską, kwestia zobaczenia w wodę w kontekście tej już wieszczonej suszy jest niepokojąca. My mamy unikalny system w Polsce zaopatrzenia aglomeracji dwóch zbiorników powierzchniowych spoza aglomeracji, który no niestety skutkiem wdrożności pewnych samorządów, pewnych miast jest zagrożony. Mam nadzieję, że tu w tym kontekście, jak na początku metropolii, były pewne plany, pewnej integracji, pewnej współpracy w tym zakresie również z samorządem województwa, do tego wrócimy, żeby przynajmniej w tym obszarze być pewnym, że nasi mieszkańcy będą mieli gwarancję bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Ale wiele innych takich kwestii, których często z racji tego, że no nie było takiej gwałtownej potrzeby, nie było kryzysu, udawało się uzgodnić. Mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej. Będzie łatwiej uzgodnić pewne ramy współpracy w zakresie transportu publicznego, w kwestiach tych ważnych systemów bezpieczeństwa związanych z zaopatrzeniem w wodę. Mam nadzieję, że również miasta zaczną myśleć o tym, że powinny więcej zadbać o swoje tereny zielone. No, tych obszarów jest naprawdę sporo. My musimy wrócić do podstaw, przestać myśleć o budowie miast jako infrastruktury, a o budowie miast jako społeczności ludzi. Bardzo dziękuję. Zatem wszyscy jesteśmy zgodni, że czeka nas zmiana, czy radykalna, tego nie wiemy, czy na lepsze, miejmy nadzieję. Drodzy Państwo, Szanowni Widzowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Relacja z naszego spotkania i z warsztatów oraz z tej wideokonferencji, debaty zostanie opublikowana w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej 4 maja. A ja już dziękuję teraz za rozmowę pani dr Katarzynie Sztop-Rutkowskiej, panu przewodniczącemu Kazimierzowi Karolczakowi i panu Jarosławowi Kacprzakowi z firmy Future Processing. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.